Dałem Wam trochę odpocząć od prezentacji nowości w moim Starku, bo poprzednio mieliśmy małą kumulację i za jednym razem omówiłem monety z marca i z kwietnia. W maju zasiliłem jednak swoją kolekcję kilkoma ciekawymi rarytasami, więc spieszę niezwłocznie z ich prezentacją. Na pierwsze danie wrzucimy somalijskiego leoparda z linii African Wildlife. To seria, która ukazuje się od roku 2018, a więc obecnie mamy do czynienia z czwartą edycją. Kolekcjonuję ją od samego początku, więc nie wahałem się z zakupem. Tym bardziej, że jest to seria, którą lubię i to z kilku powodów. Po pierwsze, monety są ładne. Po drugie, pomimo nakładów wynoszącego 30 tysięcy sztuk, mają normalną cenę. Swój egzemplarz kupiłem w Metal Market za 139 zł. Biorąc pod uwagę, że zwykły bulion kosztował wtedy około 130 zł, taką premię uważam za właściwą. W tym roku mamy ładny wizerunek leoparda siedzącego na gałęzi drzewa. W tle widać sawannę i bezchmurne niebo z tarczą słońca. Awers prezentuje godło Somalii, nominał 100 szylingów i rok emisji. Tło jest lustrzane. Warto dodać, że podobnie jak w przypadku somalijskiego słonia, ta moneta wybijana jest przez niemiecką mennicę Bavarian Mint. Sporo elementów lustrzanych na awersie i rewersie zawsze stwarza ryzyko łatwiejszego wystąpienia i uwidocznienia uszkodzeń oraz milk spotów. Drobne mikroryski są nieuniknione, bo ma je w zasadzie każda moneta i mój egzemplarz leoparda nie jest wyjątkiem. Tym bardziej, że na gładkim lustrze dobre ujęcia makro pokażą każdą, nawet najdrobniejszą niedoskonałość. Gołym okiem lub przez słabszą lupę nie zobaczymy ich jednak prawie wcale. Na szczęście moja sztuka jest całkowicie wolna od milk spotów. Druga moneta w tym filmie to australijski łabędź Sperf Mint. Poważnie zastanawiałem się nad jego zakupem. To jedna z serii, w którą nie wchodziłem, bo nie podobała mi się jej dość wysoka cena. Ukazuje się ona od 2017 roku i w mojej kolekcji znajduje się tylko rocznik 2020, który kupiłem tylko dlatego, że srebrna mennica zrobiła na niego sporą promocję z okazji Black Friday. Opowiadałem o tym w jednym z filmów i już wtedy wykrakałem, że będzie mnie kusić kupowanie kolejnych roczników. I faktycznie się skusiłem, pomimo wysokiej ceny wynoszącej 189 zł. W decyzji pomógł fakt, że to jednak produkt Perf Mint, w którym wysoka jakość jest w zasadzie gwarantowana, a seria ma już tradycję i będzie kontynuowana. Nadal jednak uważam, że premium na tej monecie, patrząc na nakład wynoszący 25 tysięcy sztuk, jest zbyt duże. Choć więc kusi mnie uzupełnienie poprzednich roczników, to pewnie się przed tym powstrzymam. Czy kupię kolejne edycje, jeszcze nie wiem. Wszystko zależy od sytuacji na rynku. Łabędź z rocznika 2021 jest klasyczny do bólu. Od po prostu łabędź pokazany z profilu. Nie zachwyca, ale tegoroczny projekt zdecydowanie nie zasługuje na to, żeby nazwać go nieudanym. Jego autorką jest Natasza Much, której inicjały znajdziemy po prawej stronie rewersu, tuż pod taflą wody. Awers jest za to typowy dla współczesnych monet z Perf Mint. To oczywiście Elżbieta II projektu Judego Clarka, otoczona napisami z podstawowymi informacjami dotyczącymi monety. Jak na monetę premium z Perf Mint przystało, trudno mieć zastrzeżenia do jakości. Mój egzemplarz jest wolny od uszkodzeń i jakiegokolwiek śladu milk spotów. Na ujęciach makro widać też zabezpieczenia przed fałszerstwem, jakie wprowadza producent. W tym przypadku na dole litery I w słowie Australian mamy małą literkę P. Prawie dokładnie taki sam awers jak u łabędzia z dokładnością do roku emisji znajdziemy na następnej omawianej monecie. Trudno się dziwić, bo to także produkt Perf Mint, w tym przypadku prezentujący australijskiego wombata. Ten sam producent, ten sam nakład co u łabędzia, a cena wynosiła 149 zł, czyli aż 40 zł mniej. Jak się chce, to można nie szaleć z premią. Dodatkowo nie jest wykluczone, że to pierwsza moneta z całej serii wombatów, a więc potencjał wzrostowy jest. Warto jednak pamiętać, że o tym decydują głównie nakłady, a nie rok emisji. Doskonałym przykładem jest Kookaburra. Pierwsze emisje z lat 1990-1992 można bez specjalnych problemów kupić na rynku wtórnym i to w rozsądnych cenach. Natomiast największe kwoty osiągają roczniki z początku XXI wieku, w przypadku których nakłady były najmniejsze. Jak będzie z nakładem wombata, zobaczymy,
choć pewnie poziom 25 tysięcy jest dobrany rozsądnie i zostanie utrzymany w następnych latach. Zwierzak na awersie prezentuje się sympatycznie, tekstura futerka jest oddana dobrze, a tło mamy matowe. W lustrzanym pierścieniu znajdującym się w otoku znajdziemy napis Wombat oraz rok emisji, wagę monety oraz nazwę metalu wraz z próbą wynoszącą 4/9. Po lewej stronie mamy jeszcze literkę P. Co ciekawe, nigdzie nie ma inicjałów twórcy projektu. Czyżby nikt nie chciał się do niego przyznać? Ujęcia makro pokazują, że monecie nic nie można zarzucić. Widać co prawda troszkę małych rysek w lustrzanych i gładkich obszarach otoku, ale to standard i praktycznie żadna moneta nie jest wolna od takich mikrouszkodzeń. Znów nie ma nawet najmniejszego śladu milk spotów. Pozostajemy w mennicach z Australii, ale przenosimy się do Royal Australian Mint, bo następna moneta, która zasiliła moją kolekcję, to delfiniak malajski, czyli trzecia moneta z serii delfiny. Tutaj, podobnie jak u łabędzia i wombata, też mamy nakład 25 tysięcy, a jednak cena była znów rozsądna, bo zakupu dokonałem za kwotę 155 zł. Podobnie jak u łabędzia wygląda też projekt, czyli tafla wody, linia horyzontu, jednolite i matowe tło, otoku podstawowe informacje, tyle że w centrum zamiast łabędzia mamy dwa skaczące delfiny. Awers jest typowy dla produktów z Royal Australian Mint, czyli mamy tutaj po pierwsze Elżbiety II projektu Judego Clarka. Podstawowa różnica w stosunku do Perf Mint jest taka, że tutaj napisy w otoku nie są umieszczone w dodatkowym lustrzanym pierścieniu i tyle. Panuje opinia, że monety z Royal Australian Mint są wykonane trochę gorzej niż ich konkurenta z Perf, ale w przypadku mojego egzemplarza delfiniaka nie mam zastrzeżeń. Rewers prezentuje się jakościowo bardzo podobnie do łabędzia i wombata, znów mamy trochę mikrouszkodzeń, ale zupełny brak milk spotów. Następna moneta też została wybita przez Royal Australian Mint, więc jej awers jest identyczny jak u delfiniaka. Nie będziemy więc się nad nim specjalnie rozwodzić. To druga moneta z serii Australijskie Zoo i tym razem na rewersie mamy wizerunek biegnącego geparda. Za nim widać kępki traw i gustowne matowe tło. Nad zwierzakiem mamy napis Australian Zoo, Cheetah, wadę wynoszącą 1 uncję trojańską, oznaczenie metalu i jego próby, która w tym przypadku wynosi 3/9. Tutaj ponownie mamy nakład 25 tysięcy sztuk, a cena wynosiła 169 zł. Można powiedzieć, że znajduje się ona na granicy akceptowalnego przeze mnie budżetu. Ale moneta jest ładna i projekt naprawdę mi się podoba. Autor, Adam William Ball, którego inicjały znajdziemy pod gepardem, dobrze wykonał swoją pracę. Znów nie mam zastrzeżeń do jakości wykonania mojego egzemplarza. Choć warto zaznaczyć, że takie matowe tło z drobną teksturką nie dość, że wygląda bardzo fajnie, to jeszcze więcej wybacza i pozwala maskować ewentualne uszczerbki i niedokładności wykonania. Na zakończenie moneta i seria, która w Polsce nie cieszy się specjalną popularnością, ale niesie za sobą ciekawą historię. W jednym z pierwszych filmów na tym kanale, w którym opowiadałem o bulionowym australijskim kangurze, wspominałem, że na początku, gdy był on bity jeszcze w złocie, nie był to wcale kangur, lecz złoty samorodek. Pojawiał się on w latach 1986-1988 i dopiero w roku 1989 został zastąpiony przez kangura. Perf Mint nie zrezygnowała jednak z bicia samorodków i do pomysłu wróciła w roku 2019. Od tego momentu na każdej monecie z serii prezentowane są różne samorodki złota wydobyte z australijskich złóż. W roku 2021 mamy bryłkę, która została nazwana Złoty Orzeł ze względu na fakt, iż ma przypominać szybującego z rozpostartymi skrzydłami ptaka. Jest to jedna z największych odkrytych w Australii brył złota, bo jej waga sięgała 1135 uncji. Jej odkrycia dokonano w 1931 roku. Nakład wynosi 30 tysięcy sztuk, a więc jest trochę większy niż w przypadku wcześniej omawianych zakupów. Moneta pojawiła się w ofercie srebrnej mennicy i pomimo kwoty wynoszącej aż 169 zł, zdecydowałem się ją nabyć. W Polsce nie widziałem jej u żadnego innego dealera. W zagranicznych sklepach można było dopaść ją taniej, ale problemem były wysokie koszty przesyłki. Do zakupu w srebrnej mennicy zachęciła mnie za to ich dodatkowa oferta, bo pojawiły się tam prostokątne kapsle pasujące do sztabko monet z chińskim smokiem oraz z uną i lwem, które pokazywałem wam na jednym z poprzednich filmów.
Przesyłka rozkładała się więc na większą liczbę produktów, co czyniło cały zakup trochę bardziej opłacalnym. Na zakończenie trochę przemyśleń. Ostatnie 2 lata to bardzo ciekawy czas na rynku srebra. W pewnym momencie zwykły bulion odkleił się mocno od ceny spot i przez to zbliżył się do tańszych monet premium. Wielu stakerów, w tym i ja, stwierdziło więc, że można trochę częściej dokupić tanie monety premium. Skoro kosztują one kilka czy małe kilkanaście procent drożej od zwykłego bulionu, warto troszkę urozmaicić swoją kolekcję. Apetyt rośnie jednak w miarę jedzenia i za chwilę okazywało się, że jak zapłacimy 20 czy 30% więcej, to też nic się nie stanie. Moneta na pewno ma przecież potencjał wzrostowy, jest pierwsza lub druga z serii i tym podobne itd. Usprawiedliwienie do kolejnego zakupu zawsze leżało pod ręką. Producenci i dealerzy nie są jednak naiwni i prowadzą swoje interesy tak, aby dawały im jak największe zyski. Szybko więc dostosowali się do sytuacji rynkowej i premium na wielu monetach zaczęło odjeżdżać. Nawet mniej renomowane mennice, będące na rynku od niedawna, zaczęły żądać za swoje monety z nakładami typu 20-30 tysięcy kwoty o 30-40% wyższe od zwykłego bulionu. To zapaliło mi w głowie czerwone światło i wymusiło ten komentarz. Wiem, że pokazując takie filmy z nowościami przyczyniam się do wzrostu zainteresowania monetami premium i część z Was decyduje się potem na zakupy. Chciałbym jednak, abyście robili to z pełną świadomością i odpowiedzialnością, dlatego muszę dodać kilka słów komentarza. Swoje pierwsze monety z lekką premią kupiłem, gdy miałem już w staku kilkaset uncji zwykłego bulionu. Do dzisiaj monety premium stanowią mały odsetek mojej inwestycji w metale szlachetne i traktuję je bardziej jako zabawę niż poważną inwestycję. Już wspominałem wcześniej, że w swoim arkuszu kalkulacyjnym z finansami każda moneta premium jest liczona po aktualnej cenie bulionu. Nie zakładam więc, że zarobię na niej majątek. Nawet na tym droższym premium i super premium, choć tego typu monet już zupełnie unikam i mam dosłownie pojedyncze sztuki. I to tylko dlatego, że wpadły mi mocno w oko lub wyjątkowo trafiły w moje zainteresowania. To bardziej gadżety i spełnianie zachcianek niż inwestycja. To też ważny aspekt, bo jeśli ciężko pracujemy, pomnażamy swój majątek przez liczbę większą od jedynki, dokonujemy świadomych inwestycji, które mają zapewnić lepszy byt całej rodzinie, to od czasu do czasu należy nam się nagroda. Tyle, że w tym nagradzaniu siebie też należy zachować umiar. Dlatego z pewną obawą, zdziwieniem i niepokojem obserwuję staki początkujących inwestorów, których dominują monety premium, a bulionu jest stosunkowo mało. Moja skromna rada jest taka, żeby na początku skupić się jednak na szeroko rozumianym bulionie. Co więcej, to wcale nie musi być takie nudne. Jeżeli znuży Was skupowanie kanonicznej szóstki, znajdziecie na moim kanale playlistę poświęconą mniej popularnym bulionówkom. Wiele z nich udawało mi się kupować bardzo tanio, czasami nawet taniej niż Kangura, Filharmonika czy Brytanię. Takie monety jak chińska panda, somalijski słoń, arka Noego, HMS Bounty, ateńska sowa, kukabura, koala oraz seria Lunar Spearmint pojawiają się w akceptowalnych cenach, przez co ich zakup jest bardzo bezpieczny i może być uznawany za pełnoprawną inwestycję. Monety z wyższą premią to zawsze loteria i trzeba być tego w pełni świadomym, a jednocześnie bardzo krytycznie patrzeć na opowieści różnego rodzaju doradców, wieszczących duże potencjały do wzrostów dla prawie każdej monety premium pojawiającej się na rynku. Podsumowując, życzę chłodnej głowy, dobrej oceny sytuacji i udanych oraz przemyślanych zakupów. Do usłyszenia.